Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Tym razem pomyśleliśmy, że warto by było trochę rozszerzyć formułę naszego programu i też zahaczyć o muzyków, instrumentalistów związanych z orkiestrami kameralnymi, orkiestrami symfonicznymi, którzy też odnajdują się w muzyce rozrywkowej. Dziś z nami pan Paweł z Filharmonii Dolnośląskiej. Witam. Witam. Fagocista, pierwszy fagocista. Jaka jest różnica między pierwszym, drugim, a trzecim fagocistą w Filharmonii? Bo skrzypkowie się rozchorowali. Aha. I była rotacja. Altowieliści przyszli do pierwszych skrzypiec, a oboiści zastąpili fagocistów, ale nie zgodzili się kontrabasiści. Dlatego musieli fagociści zastąpić trębaczy, bo trębacze zamiast puzonów zagrali tą partię niedobrze. Aha. Niedobrze zagrali. I po prostu skrzypków wyrzucili. Trzeba było się jakoś radzić. No i tak to było. Czy trudno jest fagociście w dzisiejszych czasach? No ciężko, ciężko. Ciężko. Jest granie, czy nie ma grania? No nie, granie jest. No, granie jest. Ciężko pod innymi względami. Stop. Prima aprilis. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie cyklu Guitar Stories. Dziś, przyznaję, będę mniej obiektywny, ponieważ to jeden z moich ulubionych basistów, który pojawi się dzisiaj z nami w programie. Pamiętam, jako radiowiec, to był chyba 96 albo 97 rok, kiedy robiłem premierę nagrania Na językach Kai. I tam jest taki moment, język lata jak łopata i w pewnym momencie pan basista robi i mówię, co za kot? I ten kot jest dzisiaj z nami. Filip Sojka. Cześć kolego. Cześć. Bardzo mi miło, że wpadłeś. Pan basista. Czujesz się jak chłopak, czy jesteś panem zacnym basistą, dżentelmenem, ustatkowanym, który wie, jak grać na basie? Czy nie? Czy cały czas jesteś takim kotem basistą? Myślę, że po połowie. Mhm. Troszkę jestem już dziadem borowym, który już wie, co trzeba grać, a co nie, a troszkę jestem takim jeszcze gościem, który cały czas eksperymentuje i chciałby jeszcze się czegoś nauczyć. Jak się patrzy na ciebie, to jesteś facetem, który jest cały czas w ruchu. Od młodego taki byłeś, cały czas nerwusek? Tak, tak, energetyka taka. Aha. Taka dokładnie, przeelektryzowany czasami. Nie ciągnęło cię do bębnów, tylko właśnie do basu? Wiesz, no, jakby grając na skrzypcach w wieku dziecięcym, to było jakby jednoznaczne, że potem przy zainteresowaniach już takich chłopięco-męskich, czyli gitary, no to po skrzypcach manualnie miałem prościej grać na basie niż na czymkolwiek, znaczy na gitarze najpierw oczywiście, bo najpierw byłem gitarzystą. I tak jakoś to płynnie przeszło. Dokładnie wiem, o czym mówisz, bo ja też grałem na skrzypcach w szkole i tak samo jak trzeba było jakiegoś basisty do zespołu. No i co za problem? Tu cztery struny i tutaj cztery struny. No tam kwinty, tu kwarty, ale to się przestawię. Ale sama specyfika ruszania w jednym momencie palcami, aha, bo to jest podstawa jakby, nie? Lubiłeś ćwiczyć? Na skrzypcach? No. Nie, absolutnie. Było tak, że ja pamiętam u siebie, jak ćwiczyłem na skrzypcach, to kumple mnie wołali z boiska, Tomek, wyjdziesz? A ojciec mówił, jeszcze nie, jeszcze graj, jeszcze graj, jeszcze graj. I ja grałem. Jak skończyłem ćwiczyć, to już kumple przestali grać w piłkę na boisku. Więc... No niestety, tak. Dokładnie znam to z autopsji, trafione w punkt. A skąd ci się wzięła basówka w głowie? Wiesz co, no tak naprawdę to nie mi. Mhm. Ja byłem, tak jak powiedziałem, już gitarzystą. Mieliśmy taki zespół, który grał w miejscowym Winorusławskim Domu Kultury. No i tam chyba była jakaś zmiana warty w kierownictwie. Nastąpiła nowa władza i przyszedł nowy tak zwany instruktor muzyczny, który zrobił z nami porządek. Wspaniały człowiek zresztą, Adam Szarek, legenda inorosławskiego rocka. No i on obejrzał nas, zobaczył co my gramy i podszedł do mnie. A ty będziesz grał na basie. A ja... Ale już musiałem się zgodzić, żeby w ogóle zostać tam. No i tak zacząłem grać na basie. I co wygraliście na tym basie? No wtedy graliśmy takie młodociane funky. O, od razu? Szarpałeś struny? Tak. Było coś tam takiego, ponieważ z kolei inny kolega, którego wujek jeździł na statki, przywoził nam nowoczesną muzę. To był rok, powiedzmy, 83. I tak naprawdę wszyscy wokół grali muzykę rockową.
Natomiast my, nawodnieni przez te płyty przywiezione ze świata, przez muzykę statkowego, przegrywaliśmy to na kasety i mieliśmy dostęp do naprawdę nowoczesnej muzyki, jak na tamte czasy. Czyli Earth, Wind & Fire. Między innymi Shaka Tak właśnie, tą muzykę funkową, która w ogóle nie była znana tutaj, nikt o niej nie mówił, nikt jej nie grał. I to nas nawadniało do tego, żeby grać takie nowoczesne rzeczy i byliśmy zawsze taki kroczek do przodu. A ktoś to rozumiał wtedy u nas? Publiczność gorzej, natomiast jak jeździliśmy na takie konkursy, przeglądy, to zazwyczaj w jury siedzieli ludzie ze szkół muzycznych, taka miejscowa awangarda, powiedzmy, muzyczna danej miejscowości, to oni tak, im się to podobało i zazwyczaj wracaliśmy z nagrodami z takich przeglądów. No i wracasz z nagrodami, doceniacie jury, ale potem są koncerty, masz komu zaprezentować tę muzykę? Czy co, to był etap jeszcze taki, że się miało po 15-16 lat, to o koncertach nie, to koncerty to jeszcze długo, długo. Tu chodziło o to, że to był sposób na życie. Powiedzmy, w samym Inowrocławiu tych przyglądów na rok było powiedzmy z 5, czy to były inowrocławskie spotkania artystyczne, czy eliminacje do OMPP takiego sławetnego. I myśmy żyli od tej imprezy do tej imprezy. Zespoły pozamykane w domach kultury, każdy ćwiczył, pracował po to, żeby się spotkać na wtedy i to było święto w mieście. Bo przyjeżdżały zespoły jeszcze z mniejszych miejscowości do Doliny Wrocławia i w tym teatrze miejskim to była po prostu, no to była magia. Różne gatunki muzyczne, różne sposoby, różne pomysły. No i wtedy właśnie jakby zrozumieliśmy, że to ta droga, że to w ten sposób trzeba swoje życie poprowadzić. A pamiętasz ten moment, gdzie zacząłeś przyspieszać twoją lewą rękę? Pracować nad techniką, bo takie granie funkowe, o którym ty mówisz, to jest takie też z tych lat 80., nie? Granie sekcyjne, granie pulsowe, fajne takie, ale to skrzypce spowodowały, że chciałeś być trochę wirtuozem basu? Na pewno skrzypce dawały mi taką swobodę manualną, że ja nie musiałem pewnych rzeczy tak strasznie ćwiczyć, żeby je mieć. Chodziło tylko o to, żeby przełożyć to na inny instrument, ale już te mięśnie były odpalone, już te ścięgna były przyzwyczajone do wysiłku, opuszki były przyzwyczajone do kontaktu z metalem notorycznym, bo to ludzie, którzy nie mieli wcześniej kontaktu, muszą nad tym dużo pracować. Więc to było jakby naturalne, że to tak szybciej szło jakby, nie? No więc wiesz, jak coś masz, to chcesz więcej. A, no to może jeszcze to. No właśnie, ciekawi mnie, bo różnie to było u mnie. Pamiętam moment, kiedy chciałem rozwijać się i chciałem ćwiczyć więcej, a pamiętam też moment, kiedy poczułem, że chwalą mnie, jak gram na basie i mówię, okej, to może mi wystarczyć. Nie miałeś tak, że nagle poczułeś, że spoko, jestem najlepszy w Inowrocławiu i nie. Poznają mnie na ulicy i tego, będzie super? Tego nigdy, zawsze mi bardziej brakowało i zawsze wiedziałem, ile mi jeszcze brakuje jakby. Wiedziałeś, dokąd chcesz dojść? Stawiałeś sobie jakieś cele? Nie, to były etapy. Na początku chciałem grać ewidentnie muzykę pop. Zakochałem się w zespole Frankie Goes to Hollywood. I to dla mnie było coś, co chciałbym robić. Muzyka popowa. Spandau Ballet, Duran Duran. To były moje po prostu takie kierunki, które w których chciałem podążać. Natomiast znów przypadek. Moi koledzy z zespołu stwierdzili, że oni nie chcą już takiej muzyki grać. Oni chcą grać Fusion. Wtedy był ten taki w Polsce i na świecie zresztą boom na muzykę Fusion. No i oni stwierdzili, że ten zespół po prostu zlikwidują i zaczynają grać taką muzykę. Ja byłem oczywiście temu przeciwny. Panowie, co wy robicie? Przecież tutaj to jest za trudne, nikt tego nie chce, to jest tego. Oni jednakowoż uparcie w to poszli i zostałem sam. I stwierdziłem, kurczę, a może rzeczywiście to ja też to zacznę robić. I zacząłem to ćwiczyć, jakby też chcąc nadążyć za nimi. No i zacząłem to tak ćwiczyć, że po prostu, że mi się to spodobało. I następnych kilkanaście lat byłem pod wpływem tego, że na basie można fajne rzeczy zagrać i jest to bardzo przyjemne. I jeszcze przez jakiś czas było to potrzebne, bo teraz już troszkę mniej, jakby rynek się zmienia. Ale wtedy to było coś. Czyli nie miałeś parcia na to, żeby być na pierwszej linii, tak? Nie, absolutnie. Ja pamiętam, wspomniałeś o Duran Duran i to też przypomniała mi się moja historia, kiedy bardzo lubiłem ten zespół i właśnie przypomniałem sobie grę Johna Taylora na basie, nie? I mówię, kurde, no facet jest gdzieś z tyłu, w ogóle nie widać go nigdzie, a bez basu ta muzyka by nie istniała. No, tak.
I mówię, to jest to, co, ja, co, co mi się podoba, że jesteś takim korzeniem, bez którego tak, fundamentem... To jest bardzo, bardzo fajne poczucie takiej, ukrytej władzy jakby. A to była też muzyka w tamtym czasie, że na basie się to opierało. Aha. I naprawdę basista był kimś takim, kimś naprawdę ważnym w zespole. Ja to właśnie grając z Kają, to miałem to poczucie, że na tym basie się dużo opiera. I co, jak potem jak wyszedłeś, jak los tak sprawił, że stanąłeś na tej pierwszej linii, gdzie zaczęto na ciebie zwracać uwagę jako na basistę, a nie basistę sekcyjnego, akompaniującego, spodobało ci się to? Z jednej strony tak, to było fajne, no bo robiłem swoją muzykę, wyrażałem siebie, natomiast jednak przeszkadzał mi ten stres, bo to jednak jest, no jesteś odpowiedzialny za wszystko. Jeszcze takie, wiesz, no życiowe sprawy, no musisz wszystko zorganizować, musisz załatwić ten koncert najpierw. Musisz ogarnąć wszystko, próby, materiał, muzyków, musisz potem ten koncert poprowadzić. Musisz dobrze zagrać, bo jesteś na pierwszej linii, nie możesz się schować. Musisz zagrać w miarę bezbłędnie. Do tego musisz konferansjerkę prowadzić. Musisz zachęcić ludzi, nie możesz opowiadać głupot. Jeszcze wtedy w tych czasach graliśmy z maszyną, z harddyskiem, więc jeszcze muszę ten harddysk odpalić. Muszę wiedzieć, klik, założyć słuchawki, zdjąć, zmienić instrument. To dla mnie jest trochę za dużo. Ja jednak stwierdziłem, że to nie jest coś, co mi taką przyjemność sprawia. Za duże obciążenie. No i przede wszystkim musiałeś dużo więcej ćwiczyć, nie? I przede wszystkim, no tu już nie ma miejsca na potknięcia. Jeśli firmujesz koncert swoim nazwiskiem, to już no, musisz grać solówki w każdym utworze. Musisz być przygotowany na 100%, na 120%, ponieważ trema odbierze ci te 40%, bo zawsze tak jest. Więc zostanie 80%, no to powiedzmy, może to starczyć, może nie starczyć. Zależy, co się wydarzy na scenie. Jaka jest atmosfera, jak ludzie reagują. To jest mnóstwo składników. Byłeś takim ćwiczebnym żołnierzem? W swoim czasie tak, dużo ćwiczyłem, dużo. Mhm. Dużo. Jak sobie narzucałeś reżim? Marzeniami. Aha. Marzeniami, co będzie, że zmienię swój los, zmienię miejsce, w którym jestem, że spełnię swoje marzenia. To był główny determinant. Zmienię coś. Zmienię w tym, co jest, dzięki temu ćwiczeniu, dzięki tym ćwiczeniom, dzięki tej pracy, dzięki instrumentowi, po prostu pójdę w świat, który jest nieosiągalny w żaden inny sposób. Mhm. Mimo tego, że ta muzyka, którą grałeś, mogła nie trafiać do ludzi, nie? Bo to tak, był ale czas, wtedy, gdzie Fusion dość mało rozpropagowany. Był dość mało, ale miałem świadomość, że im więcej będę potrafił, tym potem w gatunkach takich jak rock czy pop, będę miał większą swobodę, będę miał więcej do zaproponowania. I potem nagle wpadłeś w sidła branżowe, bez nazwisk. I co? I buchnęło ci ego, czy nie? Nie sądzę. Też tak szczęśliwie trafiałem, bo najpierw trafiłem na Mariusza Lubomskiego, z którym grałem jakiś rok. Potem trafiłem na formację Niemierzy z Hubów. Grałem z nimi 5 lat. W międzyczasie zaczęła się Kaja. Ale z Kają o tyle było to fajne, że myśmy to tworzyli. Myśmy zaczynali ten skład, aranżowali przez pomysły Kasi. Z Krzyśkiem Przoną pracowaliśmy nad aranżami, nad pierwszą płytą. To było niesamowicie twórcze. To było po prostu, to nas uskrzydlało. Koledzy w Katowicach ćwiczyli skalę, a myśmy jeździli do Warszawy aranżować płytę pierwszą. Więc to było coś niesamowitego. Wiesz co, ja pamiętam ten czas, kiedy Kaja już jakby startowała, ale tak już nazwijmy to z tą płytą, gdzie na językach się chociaż startowała. To była druga, pierwsza. Dużo wcześniej, ale mówię o takim tym starcie pod koniec lat 90. Potem jeszcze było Metro, jeszcze Natalia Kukulska grała koncerty. To były rzeczy dla innych muzyków nie do osiągnięcia. Ty byłeś w takim gronie muzycznej elity, gdzie na was się patrzyło, jakbyście trochę lewitowali nad ziemią. Mówię, kurde, no grają tak, jak grają kapele na zachodzie, po amerykańsku. Mieliście świadomość tego, czy po prostu robiliście swoje rzetelnie i nie staraliście się zwracać uwagi na to, co się o was mówi i jak się o was mówi? Nie, no oczywiście każdy człowiek zwraca na to uwagę. I myśmy mieli świadomość, że zaczęliśmy grać gatunki, które wcześniej były po prostu nieobecne. Mhm. To tylko dlatego wyróżnialiśmy się, bo po prostu wcześniej tego się w Polsce nie grało. I przez to, że myśmy zaczęli to grać, dzięki właśnie temu, że wiesz, no ze schabami ja nie grałem takich rzeczy, grałem podstawowe rockowe riffy. Wszelkie moje próby
powiedzmy, zrobienia z linii basu czegoś więcej, tam raczej spotykały się ze słowem nie, bo to nie wchodziło, jakby nie funkcjonowało w tej muzyce. Natomiast u Kai to już było inaczej. Te moje pomysły trafiały totalnie na podatny grunt, dlatego że to był taki gatunek. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę każdego muzyka, który byłby na jakimś poziomie, gdyby miał takie szczęście jak ja, że trafił na taki czas, który go po prostu podniósł przez sam styl tej muzyki. I ja miałem takie szczęście i kilku kolegów. I być może to tak wyglądało, bo myśmy rzeczywiście stworzyli taką grupę ludzi, którzy grają taką muzykę jako pierwsi. Chociaż z drugiej strony, jak sobie chociaż wspomnę, przeanalizuję na przykład partię basu w Manamie Bodka Kowalewskiego, no to tam jest mnóstwo nowoczesnych rzeczy, takich jak na tamte czasy nowinkowych. Tyle, że sama muzyka, sam przekaz nie był tak funkowy, nie był tak soulowy jak przekaz Kai. Dlatego ten bas u Kai był taki wyjątkowy i znaczenie tego basu było wyjątkowe. Takie moje szczęście, to taki farcik. To ten farcik się potem przełożył na dalsze twoje działania, bo to no jakby oczywiście. Ta poprzeczka tak powędrowała wysoko i była... No już był inny styl grania. Nagle się pojawił styl Filipa Sojki, tak? Tak, zdecydowanie wtedy mi to bardzo dużo dało, bo nagrałem mnóstwo płyt z różnymi artystami. Mhm. To było pokłosie właśnie tych płyt z Kają. Aha. Ewidentnie. To nie ma w ogóle dwóch zdań. Lata 90. całe były dla mnie złotym okresem ze względu na to właśnie, że też dzięki pracy, jaką włożyłem w nagranie tej płyty z Kają, ponieważ tak naprawdę to myśmy się poznali z Kaśką na imprezie. Ona śpiewała chórki u atrakcyjnego Kazimierza, a ja grałem z Lubomskim. Poznaliśmy się w klubie Słowianin w Szczecinie, na takim właśnie spędzie. Kazimierz, atrakcyjny Kazimierz, Lubomski, jakieś tam inne jeszcze te. No oczywiście jak to po koncercie Bania. No i poznaliśmy się, że to, ja już wiedziałem, kto to jest. Ona jakiś tam komplemencik rzuciła pod moim adresem, jeśli chodzi o granie z Lubomskim. No i się zaczęła rozmowa. Co robisz tego? No ja oczywiście pod wpływem, na zasadzie: Kasia, ja ci w Katowicach taki zespół, takich ci ludzi załatwię, że będzie takie granie, że ten... A ona: tak? No to załatwię. Dobra, to jesteśmy posłowie. Zdrowie, zdrowie. No i słuchajcie, no na drugi dzień otrzeźwienie, powrót do Katowic na studia, za dwa dni telefon, dzwoni Kasia, no to co, jak będzie? Kasia? Nie, no i tak nie się pamiętam. Zaczęło. Krzysiek Przona, ja, Afek, Artur Afek wtedy, Bemniarza też zaprosiłem z Piotra Remiszewskiego, rok niżej był na studiach. No i się zaczęło. Zaczęliśmy jeździć, aranżować, kombinować. I tak to się zaczęło. Dlatego też ta moja energia, o której wspomniałeś, to właśnie przynosiła mi takie konkretne profity. Właśnie, że coś udało się załatwić, kogoś przekonać. Oczywiście za tym szła też potem ta muzykalność i ten... I te pomysły, które w nas tkwiły, o których myśleliśmy, że są, i one były. Ale gdyby nie to, no to po prostu wiesz, no, ludzie siedzieli w Katowicach, ćwiczyli jazz, ćwiczyli skalę, marzyli, rozmyślali, uczyli się nazwisk amerykańskich jazzmenów, a myśmy działali. Właśnie jakby wyjąłeś mi kolejne pytanie z ust. Po co ci były studia wtedy? Studia. Widzisz, to też jest kwestia. Ja pierwszy rok, najpierw dostałem się na pierwszy rok do Poznania na klasyczny kontrabas. Z miasta Inowrocław dostałem się do Poznania, no to już było, wiesz, to już było bosko, nie? I tak sobie myślałem, że tam będę sobie ten kontrabas klasyczny ciągnąć, natomiast będę grał muzykę rockową, jazzową, funkową na boku, bo już w Poznaniu było środowisko, nowi ludzie, wiesz, nowe wyzwania. No ale szybciutko się okazało, że mój profesor, do którego się dostałem, absolutnie nie toleruje takiego sposobu, takiego modus vivendi na życie. Dla niego kontrabas to był po prostu klasyczny, tylko po 8 godzin dziennie facet, który w Moskwie studiował. Znakomity kontrabasista. Tylko ćwiczyć, jak przychodził z zaskoczenia do ćwiczeniówki, mnie tam nie było, no to była awantura. A jak mnie znalazł jeszcze w kanciapie obok ćwiczącego na kontrabasie jazz, no to już było po wszystkim. Musiałem stamtąd uciec. No i sobie pomyślałem: Katowice. Nowe środowisko, znów
nie po to, żeby grać jazz tak naprawdę, tylko żeby być wśród ludzi, mhm. być w tym po prostu w tym tyglu tych ludzi ćwiczących, marzących o muzyce, rozwijać się, spotkać kogoś, z kim będę mógł coś zrobić. No i udało mi się dostać do Katowic na kontrabas, no ale tylko dlatego się dostałem, że akurat nikogo konkretnego na kontrabas nie było w tym roku, mhm. którym ja zdawałem, bo bym się nie dostał, bo kontrabasistą zawsze byłem takim popowo też rockowym, to nie ten przelot. Tam dostawali się ludzie, którzy rzeczywiście na tych kontrabasach grali wspaniale jazz. I to było rasowe. A ja grałem tak, no grałem, bo grałem, ale to nie było rasowe. Ja byłem zawsze basówkarzem i tak chciałem, żeby zostało. No i jak już w tych Katowicach byłem, no to wtedy się zaczęło też mnóstwo inspiracji. I znów tego jazzu trochę więcej grałem, no bo jakby no tam wszystko tym po prostu tętniło. Myślisz sobie, że jakby nie było studiów katowickich, to byś trochę osiadł na laurach? Nie, to od razu bym z Poznania przeprowadził się do Warszawy i być może skuteczniej robił to, co chciałem robić. Taki był plan zresztą, jeśli się nie dostanę do Katowic. Czyli to też było takie, żeby celowo wskoczyć w ten muzyczny tygiel, żeby jakby obecność wśród innych jakby mobilizowała ciebie do działania, tak? Tak. I otwierała horyzonty zrobienia czegoś fajnego. Mhm. Plus, że wiadomo, że w dużych miastach są wokaliści. Mhm. A w moim umyśle muzyka instrumentalna nie ma takiego przekazu jak muzyka wokalno-instrumentalna, więc tak naprawdę zawsze kończymy na wokalu, na tym, co wokalista ma do przekazania, mhm. jego osobowości, jego umiejętności, jego charyzmy. Przyglądałeś się temu, jak wygląda rynek muzyczny i pewnie też nie raz, nie dwa łapałeś się za głowę, że rzeczy, które fantastycznie brzmią, niekoniecznie są promowane, w przeciwieństwie do tych mniej z zawartością muzyki w muzyce, które istnieją w mediach. Nie miałeś takich przebłysków, że kurde, staram się, robię wszystko, a walę głową w mur? No, wielokrotnie. Z moją energią, to jest, wiesz, to podejmowałem mnóstwo różnych tematów, realizowałem różne pomysły, no i tak naprawdę 95% z nich spaliło na panewce. Mhm. Ponieważ były zbyt trudne, zbyt niepolskie, za mało komercyjne lub potem już po prostu za mało, jakby tak, pewien się otworzył w Polsce taka ścieżka robienia utworów popowych. Mhm. I wszystko, co jest nie w tym mainstreamie, że nazwijmy to tak, było przez wytwórnie fonograficzne odrzucane. Pamiętam jak kiedyś, że dawno temu, że jeden z bardzo znanych dziennikarzy zaproponował mi, żebym był w takiej komisji, która będzie mówić zespołom, jak mają nagrywać w studio, żeby ich puszczano w radio. Mm. Powiedziałem, nie ten adres, puknij się w głowę. To wiesz, jeszcze zespół nie wejdzie do studia, a już jest kalkulacja. Ja. Jak to można ładnie zabić muzykę? Jak to jest w twoim przypadku? Parę razy uderzyłeś głową w mur, robiąc rzeczy swoje, albo nagrywając u kogoś rzeczy, które są przez ciebie wymyślane. Kalkulowałeś, czy grałeś serduchem? Serduchem zawsze. Serduchem, dlatego ponosiłem często porażki w moich popowych projektach, bo to było zbyt, może nie artystyczne, to zbyt górnolotnie powiedziane, ale zbyt takie oryginalne, jakby. Nie będę wymieniał nazwiska, pewien znany kompozytor i autor tekstów miał taką zasadę. Kiedy pisał utwór popowy, czy pisał tekst, to bezwzględnie kopiował pomysły amerykańskie, anglosaskie generalnie. No, kiedy mu się mówiło o tym, że słuchaj, ale to już było, on odpowiadał, było, sprawdziło się, no to się jeszcze raz sprawdzi. Mhm. Dla mnie było to niezrozumiałe. Chciałem oryginalnie, chciałem jakby swoje. A to właśnie nikt twojego nie potrzebuje. No, to ma się sprzedać. To jest jedyne kryterium. To się ma sprzedać. To nie ma być oryginalne. To ma być właśnie takie, jak jest w danym roku modne. Mhm. Dokładnie podobne do tego, co jest na zachodzie. To wtedy ewentualnie możemy podpisać kontrakt. Czyli towar. Towar. Ty jesteś też towarem eksportowym. Bez wątpliwości jednym z najlepszych polskich jazzmenów, muzyków. Żyjesz muzyką, grasz cały czas aktywnie, udzielasz się tu i tam, i tu i tam. I jesteś melodykiem przede wszystkim, basistą, skrzypkiem. Lata 90., lata 2000, to jest ten okres taki, gdzie z tą melodią było u nas krucho. Nieliczni śpiewali dobre melodie. Akurat
ci, z którymi grałeś, no to tak jak mówię, graliście po amerykańsku i tam się melodie sprawdzały. W Ameryce Bon Jovi śpiewał bardzo przaśne melodie wtedy i podbijał świat. W Polsce jakoś niekoniecznie chciało się wokalistom powtarzać 4 razy refren z tą samą linią melodyczną. Mhm. I miałeś wrażenia, że trochę ten polski rynek wiruje i nie bardzo wie, w którą stronę iść? No to chyba sam odpowiedziałeś na to pytanie od razu. No, nasza muzyka jest popowa, no jakby jest kopią muzyki anglosaskiej. Mhm. No i teraz jakby moim zdaniem nie da się w języku polskim zaśpiewać tak melodik, żeby brzmiała tak jak w języku angielskim. Jakby, mhm. Z powodu barier językowych, sylab, innego zgłoskowania. Więc nielicznym jakby udało się zrobić takie piosenki, to są piosenki na jednej, powiedzmy na jednej ręce można by je wymienić, które mimo dosyć filuternej linii melodycznej, one siedziały jakby, nie? Mhm. Zazwyczaj jest tak, że to jest wtedy przegadane. To też jest kwestia tego, o czym się śpiewa. No. Paru jest takich tekściarzy w Polsce, którzy nie wyobrażam sobie, żeby inaczej. Sztuką jest napisać polski tekst, żeby dobrze zabrzmiał. A banały brzmią tak sobie. No, język angielski ma to do siebie, że jest językiem bardzo śpiewnym i tam naprawdę można pisać o pachnących kwiatkach i latających pszczółkach i to będzie świetnie brzmiało. Ale też można kilku artystów polskich wymieniać, którym się udaje jakby pokonać tę barierę, na które wiele zespołów zwraca uwagę i mówi, nie, my śpiewamy po angielsku, bo polski język nie brzmi. Nieprawda. Jak się dłużej posiedzi nad tekstem, może zabrzmieć. Ale w twoim przypadku, wracam do tej melodyki. Czy melodyka i to myślenie melodią trochę ci przeszkadzało? Ktoś ci próbował powiedzieć, zagraj prościej? Czy właśnie nie? Czy to ci trochę Bywały takie momenty, że za bardzo kombinowałem. Aha. Ale wiesz, ja w latach 90. dużo pracowałem właśnie jako sideman, gdzie musiałem się dostosować do stylu. I większą przyjemność mi sprawiało to, że dany zleceniodawca jest zadowolony, mhm. niż przemycanie swoich rzeczy jakby, nie? Więc wiadomo, że zawsze spróbowałem coś zaproponować takiego, co byłoby moje. Natomiast jeśli zderzałem się ze ścianą i z protestem, to oczywiście wracałem do koncepcji tej pierwotnej i grałem tak, jak sobie ktoś życzył. Jak ty trenowałeś siebie? Albo jak trenujesz siebie w tej chwili? No w tej chwili to jakby... Wiesz, jak ćwiczyć, no to wiadomo, tak? Ale są też okresy, gdzie... Jeżeli są, nie bierzesz gitary przez 2 miesiące na przykład do ręki? Nie. Nie ma? Nie, dwa miesiące to na pewno nie. Nie, ja lubię grać, wiesz, ja mam gitarę, takiego mam akustyka, który po prostu stoi zawsze u mnie w moim głównym pomieszczeniu, w którym przebywam. Mhm. I ja bardzo często po prostu sobie biorę i coś sobie gram. Bo to po prostu lubię. Lubię coś usłyszę na przykład, nie? Mhm. W internecie sobie grzebię, coś usłyszę, jest dużo filmików, teraz basiści są na niewiarygodnie wysokim poziomie. I w Polsce, i w Europie to jest magia. Więc coś usłyszę, o fajne. Więc od razu to biorę tą gitarę. Oczywiście no nie jestem w stanie skopiować po jednym przesłuchaniu, ale to mnie gdzieś tam nakręca, coś sobie gram. Mhm. W telefoniczku metronomik i tak o, przy herbatce po prostu. Można to nazwać ćwiczeniem, jakby, nie? To wyłapujesz sobie rzeczy, które ci przez przypadek wpadną do głowy, tak? Tak. Poza tym realizuję jakieś swoje takie filmiki, takie miałem serię Profan, gdzie się bawiłem w różne takie profanowanie muzyki poważnej, plus też muzyka rozrywkowa się tam pojawiała. No i żeby to zrobić, to trzeba miesiąc poćwiczyć, nie? Mhm. To wiesz, nie ma żartów. Niektóre rzeczy nagrałem tam, które tak naprawdę no, wzniosłem się na wyżyny swojego warsztatu, bo już teraz nie gram regularnie koncertów fusionowych, więc to jest 2 miesiące takiego ostrego ćwiczenia, nie? Żeby do tej formy dojść, mhm. zagrać to, nagrać to, no i potem ta forma szybciusieńko opada. Także tak naprawdę tydzień, dwa po takim wejściu na szczyt warsztatowym, z rozluźnieniem rąk, mhm. z tym, żeby po prostu to płynęło, po 2 tygodniach nie jestem w stanie tego zagrać.
Właśnie to mnie ciekawi, czy jak już wejdziesz, to trzymasz Nie, ten nie, to, poziom? to Nie. jest, nie, nie, to trzeba być cały czas być w gazie, cały czas. Muzycy, którzy są w formie cały czas, oni muszą cały czas pracować. Nie? To jest, to jest takie no, trochę przekleństwo. No. To prawda. Wiadomo, że poniżej pewnego poziomu już nie zejdziesz. Natomiast no, żeby utrzymać tą formę, taką, ten błysk, ten taki, to trzeba grać codziennie. Ale jeżeli realizujesz swoje projekty na przykład, to wymyślasz sobie coś, wymyślasz tę melodię do zagrania, czy patrzysz teraz tak branżowo, basowo, sprawdzasz na nagrywie, w jakiej jesteś w formie technicznej i ewentualnie podnosisz sobie poprzeczkę o 3 szczeble, a nie o 15? Wiesz co, zazwyczaj jak już robię taki film, to chcę, żeby on był atrakcyjny, nie? Żeby on coś wnosił, nie takie jakieś tam smędzenie, bo to i mnie to nie interesuje i mam świadomość, że na nikim nie zrobię wrażenia, a robię to po to, żeby zrobić wrażenie. Nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego dla tego, żeby gdzieś się rozepchnąć w środowisku, bo to, co miałem do zrobienia, to już zrobiłem. I jakby ktoś, kto mnie zna, to mnie zna, jak nie zna, to nie pozna, na tym mi nie zależy. Chcę, po prostu lubię to grać, lubię tą muzykę i lubię tworzyć. Więc sobie wymyślę, a jest taki utwór na przykład Donna Lee. Grał to Pastorius, zawsze marzyłem, żeby to zrobić. No ale trzeba by jakiś fajny aranż do tego zrobić. Jakie tempo? No tempo może trochę szybsze niż Żako. No a może tego, no zobaczmy w jakiej formie jestem, sprawdzam. O, masakra, nie ugram tego, nie ma takiej możliwości w ogóle tego, nie? No dobra, jak to nie ugram? No po prostu trzeba posiedzieć, to zrobić. No i siedzę i robię. I codziennie ćwiczę wtedy. Wtedy już mam zajawkę. Wtedy już siedzę i ćwiczę. Potem, jak już się to wyćwiczy, to trzeba to, jakby to, żeby to zaczęło płynąć. To jest kolejny miesiąc. Robię sobie aranż, pomysł. Nagrywam. Raz, drugi nie pójdzie, trzeci, czwarty. W końcu jest ten dzień. Robię to. Na zupełnym lajcie. Nie, nikt mnie nie goni, nikt nic, to wiesz, nie ma, wiesz. Nagrywam. Robię filmik, wrzucam w sieć. Mam przyjemność z tego, że ludzie to odbierają, tak czy inaczej. Zazwyczaj nie muzycy. Muzycy nie lubią lajkować innym muzykom. To jest taka jakaś dziwna zasada. Ale mam satysfakcję, jestem z siebie zadowolony, odpuszczam. I uwierz mi, po 2 tygodniach nie jestem w stanie znów z tego zagrać w tym tempie. Także to są takie moje, wiesz, wyżyny, takie sinusoidy po prostu, wiesz. Potem znów odpuszczam sobie, coś tam sobie bzdąkam, potem znów mam następny pomysł. A może by to zrobić? W sumie Chopin, no ten, no fajnie, wziąć sobie tancerza, żeby zatańczył. I zrobiłem, co ja zrobiłem tam? Preludium chyba. Macerak mi w klipie zatańczył. Zrobiło się coś fajnego, na skrzypcach grał Bodziu Kierejsza. Następna akcja. No i tak po prostu, wiesz, bo tego mi brakuje. Bo po prostu, bo to jest coś, o czym zawsze marzyłem. Płyt już nie ma sensu wydawać, nad nimi pracować. Natomiast jest sens wrzucać takie filmiki krótkie. Jeśli ktoś to lubi, a ja to lubię po prostu, lubię grać. Teraz generalnie świat przeniósł się do internetu, zresztą o tym już mówiło się od dawna. Internet rozwija się non-stop, więc coraz więcej tego będzie. Myślę sobie też o technice, bo technika to niekoniecznie szybkość, to precyzja grania, tak? Oczywiście jest moment taki, że możesz grać jak karabin maszynowy. Ktoś powie tylko po co? Po to, żeby potem zagrać ładną kantylenę. Czy praca nad techniką, twoim zdaniem, przekłada się na muzykalność później? Tak, bo tak jak powiedziałeś, no, to nie tylko szybkość. Technika to też dźwięk, też frazowanie. Jeśli nie ma się techniki, to nie masz płynności frazowania jakby, nie? Jest tyle niuansów w połączeniu staccato, legato, z glissandem, to jeszcze w tajmie, z przyspieszeniem, z opóźnieniem frazy. To jest mnóstwo składowych. Jeśli ktoś nie ma techniki, to jakby nie jest w stanie nawet, będąc muzykalnym człowiekiem, zrealizować to po prostu. Trzeba mieć technikę, żeby móc zrealizować to, co w głowie siedzi. A pamiętasz ćwiczenia, co robiłeś, żeby rozwijać technikę? No metronom wiadomo. Podstawa. Ale to absolutna podstawa. Grałeś jakieś konkretne utwory, czy wymyślałeś sobie gamy, czy grałeś na jednym dźwięku? Na początku starałem się kopiować tam moich ukochanych wtedy basistów, czyli na przykład tak, Marcus Miller, Patty Tucci, Pastorius oczywiście. Starałem się rozkminić, co grają. Nie mieliśmy dostępu do nut, do skryptów, do takich rzeczy, gdzie to by było czarno na białym, po prostu przed nosem postawione, co tam jest zagrane. Tylko trzeba było to wysłyszeć. Więc różne techniki się stosowało po to, żeby zwolnić obroty w magnetofonie, czy tak dalej, żeby to rozkminić, zrozumieć, co tam jest zagrane. No i potem jakby granie razem z nimi. Następnie na podstawie
tych fraz ich, wymyślanie swoich i granie z metronomem. Zawsze z metronomem, zawsze. Ćwiczenie bez metronomu jest tylko wstępem do ćwiczenia. Mhm. Omówieniem tego, co się chce wyćwiczyć. Zawsze na koniec metronom. Wolniej, w wolnym tempie, w szybkim tempie. Zmiany pulsów, zmiany myślenia ósemkowego na triolowe. Mhm. I wtedy wyrabiasz sobie technikę, wtedy wyrabiasz sobie świadomość, gdzie ten dźwięk jest ułożony, żeby to żarło, nie? No i nagrywanie siebie. To jest też świetna szkoła, ponieważ już się nawet człowiekowi wydaje, że gra bardzo ładnie. Mhm. Wystarczy to nagrać i posłuchać tak, jakbyś słuchał kogoś innego. I stwierdzasz, że nie jest ładnie. Bo jakby nasz mózg jest naszym przyjacielem, więc jak już coś się udało zagrać, to wow, jest fajnie. Nagrasz to, puścisz i koniecznie. Już widzisz to inną ścieżką. Mój profesor zawsze mawiał, że jeżeli gram w tempie powiedzmy 120 i czuję, że mi wychodzi dobrze, to żebym jeszcze pół godziny pograł w tym tempie 120 i potem dopiero 125, ewentualnie 130. Ty jak często podwyższałeś tempo? Albo miałeś taką miarę, kiedy mogę zagrać szybciej? Zależy znów jakby, która to technika, bo miarą sprawdzenia, czy się dobrze gra pewnie i czy się jest w stanie pod wpływem stresu gdziekolwiek to zagrać, bo w domu granie to jest wiadomo. Mhm. W bezpieczeństwie z kawką, z metronomiczkiem, to jest inne granie niż potem to samo, to prawda. Kiedy wiesz, wpatrzone są w ciebie oczy i wiesz, i tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Więc dobrze jest wtedy zejść do tempa dużo niższego i starać się równo to zagrać. Mhm. I wtedy najczęściej się okazuje, że to, co grasz w 120, zwalniasz do 90 i zaczynasz się pultać. Jest nieprecyzyjnie. Jest po prostu, jest bałagan. Tak naprawdę wtedy widzisz, że nie masz świadomości tych nut, mhm, gdzie one są ułożone w czasie, tylko to wszystko automatycznie wynikało. Więc jeśli zwalniasz o te powiedzmy 30 stopni i jesteś w stanie zagrać to w miarę płynnie, to wtedy jest czas na to, żeby jeszcze... Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście, podnieść tempo. Super. To była teoria, a praktyka będzie za tydzień. Filip Sojka jest z nami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bye, bye. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories, kolejnej części naszej rozmowy z świetnym basistą Filipem Sojką. Filipie, teraz będzie gitarowo. Na początek złoty, a skromny. Elementarz basisty. Tak. Fender. Fender. Bo o tym mówimy, prawda? Tak. 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 Fender podstawa. Każdy basista powinien mieć Fendera, bo to jest taki... Od tego się wszystko zaczęło tak naprawdę. Dominacja basu zaczęła się od Fendera. Fender przyniósł ten sound, który łączy się ze wszystkim. Mhm. W każdej orkiestrze, w każdym gatunku muzycznym w miksie Fender zabrzmi. To jest niesamowite. To jest akurat egzemplarz customowy, model QMT z roku 2004 chyba. Już niestety nie produkują tych instrumentów, a szkoda, ponieważ mają brzmienie jak dzwon. Mhm. Przystawki. To jest Samarium Noiseless. No i bezszumowe to one nie są, bo niestety łapią światło. O. Czyli wszędzie, gdzie są diody na scenie, gdzie do tego to trzeba ścinać kompletnie górę. Zastanawia mnie to, bo mówisz o Fenderze. Fender, który kojarzy się nam, to oczywiście Jazz Bass i Fender Precision Bass, tak? Tak. Tu przestawki, przetworniki już nie są fenderowskie, więc co ma ten Fender? Albo inaczej, co jest takiego w Fenderach, które bez względu na to, czy mają cztery struny, czy pięć strun, czy inne przetworniki, one grają? No wydaje mi się, że sposób łączenia. Aha. To jest decydujące. Ale tu mnie zainteresowałeś, przystawki Samarium to nie jest Fender? Bo mówisz, że to nie są przystawki Fendera. Mi się wydaje, że to jest... To Fender? Chyba Samarium to jest Fender. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, ale tak jak mówię, no nie znam się dokładnie. Warto sprawdzić. Wydaje mi się, że to są fenderowskie przystawki, zasilane potężnym przedwzmacniaczem 18-woltowym na dwie baterie. Mm-hmm. 9-woltowe to jest straszna moc. On jest mocniejszy niż Marcus Miller model, ten taki jazz bass, niż ten Roscoe Beck, gdzie są podwójne
nie wiem, czy humbuckery, czy właśnie samarium. Mhm. Co w tych Fenderach jest takiego, gdzie po prostu no, bez tego nie można się obejść? I to nie chodzi o Fendery ze starych 60-tych, 70-tych lat, tylko właśnie lata 2000. Potrzeba by pewnie porozmawiać z kimś, kto ma wiedzę z zakresu fizyki, bo wydaje mi się, że tam jest pogrzebany jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności łączenia klonowego gryfu w sposób taki, a nie inny. Szczęśliwy kształt chyba tej deski. Dlatego potem tylu naśladowców było. Przecież no, nawet naśladowali główki, naśladowali ten kształt, szukając właśnie chyba w tym odpowiedzi na to, dlaczego ten instrument tak brzmi. Ten instrument podejrzewam, że jest uniwersalny. Wolisz brzmienie jazz bassa czy precyzyjna? To zależy od tego, co gram. Mhm. Najrzadziej chyba używam tego sandu takiego nosowego. Może dlatego, że jest najbardziej wymagający. Mhm. Nie wiem. Uwielbiam brzmienie precyzyjna, czyli ten taki... To jest taki dla mnie teraz chyba najciekawszy sound, ale ten taki klasyczny Fender. Też jest bardzo sympatyczny. No i właśnie to ma do siebie, że się przebija. Mhm. Że nie trzeba tak naprawdę się wysilać, żeby ten sound w miksie wyszedł. To jest niesamowite. Piąta struna. Często korzystasz z piątej struny? Dosyć, aczkolwiek wolę korzystać na Warwicku z tej piątej struny. Mhm. Ponieważ jak to Fender, on jest taki, to jest kultowy instrument. Natomiast no, ta struna potrafi nie brzmieć dokładnie. Aha. Fender potrafi nie stroić. To nie są tak strojące instrumenty jak Warwicki na przykład. Aczkolwiek no, niesie tyle dobra, że w nagraniu po prostu trzeba się przestroić do danej partii. Jeśli coś jest do zagrania u góry, to po prostu trzeba się nastroić i to zagrać. Bo... Generalnie często grasz na pięciostrunowych basach. Czy w związku z tym też, że mimo, że bardzo rzadko używasz tej struny piątej w Fenderze, masz pięciostrunowego, bo już aparat masz przyzwyczajony? Tak. To już jest kwestia myślenia, że tu jest C. Mhm. Jak biorę czwórkę, gram tylko na pięciostrunowych instrumentach. Jak biorę czwórkę, czasami w studiu, bo jakiś sand ktoś chce, na przykład Musicmana, nie mam Musicmana i jest czwóreczka. No to często popełnia błędy po prostu automatycznie, łapiąc dźwięk, myśląc, że to jest C, a to jest F. Mhm. Więc mam już to tak no, w głowie, już jest to ostro osadzone. Skąd się wzięła u ciebie piąta struna? Więcej basów w basie, czy po prostu grałeś w takich tonacjach, że wypadało zagrać jeszcze trochę niżej? Wiesz co, no lata 90. znów, to aranże lat 90. Często właśnie były wzbogacane przez te niskie dźwięki, takie nieosiągalne dla gitar zwykłych. Poza tym, wiesz, to było nowe, no, to było kuszące, to było coś takiego, wiesz, no. Dlatego potem oszalałem na punkcie szóstki z kolei. Aha. A na szczęście to mi już minęło, ten etap mam za sobą. Natomiast struna w dół, to tak, bo to można dużo fajnych rzeczy zrobić. Które były nieosiągalne w czterostrunowym basie. No to tak, ja w swoim mam ten drop, tak, że mogę sobie jedną tą ostatnią strunę obniżyć, ale myślę sobie o zespołach, które przestrajały się, na przykład tam sekundę w dół. Jak kapela się przestrajała, to ty przestrajałeś się razem z nią, czy grałeś w innej tonacji? Wiesz co, tak naprawdę nigdy nie miałem okazji grać z kapelą, która się przestrajała. Natomiast jakbym miał grać, to... Tutaj się nie da przestroić, bo tu już jest tak miękki naciąg, że zmiany naciągu to byłby flak, to już nie działałoby. Natomiast no tutaj jest do H, no to już jest naprawdę, wiesz, nisko, nie? No to już jest... Dalej, poruszanie się jeszcze niżej moim zdaniem już nie ma sensu, bo po prostu już jest no, nieselektywny. Zauważyłem też i usłyszałem, że akcja strun twoja jest dość niska. Co akurat ja lubię u siebie też w instrumencie, żeby te struny prawie że ocierały się o progi. Ty też jesteś tego zwolennikiem? Tak, lubię to. To dla mnie wzbogaca dźwięk, robi się to jeszcze takie bardziej żywe, takie naturalne. Aczkolwiek wielokrotnie, w studiu zwłaszcza, no, trzeba te struny podnieść, no, bo ktoś sobie nie życzy. Dźwięk może być, bo ten przybrzęk odbiera ambience jakby. Nie? On ewidentnie, dźwięk jest wtedy krótszy. On może w miksie z czymś innym brumić, więc to wiesz, no... Mi się to podoba, aczkolwiek często trzeba to redukować. Godzisz się na to? Oczywiście. Tak? Ale od razu potem, jak wychodzisz ze studia,
Nawet nie, bardziej jak mam coś do zagrania znów w tym stylu innym, gdzie potrzebna jest po prostu ten, on jest wtedy bardziej dynamiczny, łatwiej na nim grać. Jest szybszy, jest taki bardziej agresywny. Zazwyczaj przy zmianie strun wracam do poprzedniego ustawienia. Ale też chyba trochę łatwiej legato zagrać, nie? Zdecydowanie. Im niżej struny, tym łatwiej zagrać. Natomiast ambies jest niższy, nie? Także czasami po prostu, zwłaszcza na fretlesie, te struny muszą być w pewnej odległości od gryfu, żeby złapały ten ambies, żeby miały miejsce, wiesz, wybrzmienia, zakręcenia tej ósemki takiej swojej. Jeśli nie mają, to po prostu nie brzmi instrument. No dobra, to pokażmy w takim razie, jak brzmi ten instrument. Ładnie brzmi ta basóweczka, ładnie. Do tańca się nadaje. I do różańca. To teraz, Filip, coś takiego zagraj, co chwyta za serce. Jakim sobie standem życzysz? Ja to lubię precyzyjna. Jazz bass. Jazz bass. No to robimy jazz bass. Jazz bass. Juhu! Piękna to była ballada, Filipie. Tak, ballada o Januszku. Weźmy teraz następną gitarę. O, widzisz, i tutaj mam słabość do fretlessów, ale widzę, że za szeroki gryf ci zrobili. Pamiątka po młodzieńczych fantazjach i ambicjach. I ja bardzo zaraziłem się od wspaniałego Johna Patitucci'ego grania na sześciostrunowym basie. Aha. Tyle, że jest to tak trudne, tak wymagające, cały czas tłumienie i zrezygnowałem z tego. Już ostatecznie to są pamiątki po tym. Natomiast instrumenty są na tyle dobre, że nie chcę ich pozbywać się, zmieniać na piątki. A mam wrażenie, że to, że są tak szerokie, pomaga coś robi z brzmieniem takiego, że brzmią troszkę inaczej. Dlatego tak zostało. Na pewno można też łatwiej wibrować tutaj, nie? Tak, nie spadasz, nie spada się na spod strumnicy. To jest polska produkcja. Tak, jest to dzieło Jacka Kobylskiego, znanego szerzej wśród basistów i chyba gitarzystów też jako Nexus. Mistrz, człowiek po prostu, który tym żyje, który jest pełen tego właśnie, czego w tym zawodzie, co jest najważniejsze, czyli pasji. On jest pasjonatem. Dlatego poprosiłem go o zrobienie instrumentu dla mnie. To był rok 96 chyba, czy 97. Można by tu przeczytać, ale nie widzę. To jest jego pomysł. Bardzo ciekawa konstrukcja, bo tutaj ten mostek jest drewniany. Tak. Dokładnie wczoraj dzwoniłem do niego, żeby przypomnieć sobie rodzaje drewien, bo są to nazwy zupełnie dla mnie nieznane. Mostek jest z drzewa azoko? Azobe. Azobe, dziękuję. Z drewna azobe, ma strukturę plastiku. Jest niesamowicie wytrzymałym drewnem.
Heban, podstrunnica. Tu masz jeszcze ciekawe rzeczy. Co to jest? A to właśnie takie moje patenciki. Poprosiłem Jacka o pewne modyfikacje. Są to takie specjalne podpórki, gdzie powodują, że palec nie zapada się inaczej nad przystawką, a inaczej w tych miejscach, więc można tak naprawdę artykułować. Zmienia się sam, natomiast aparat pozostaje niezmiennie ten sam, nie wpada palec. No i druga modyfikacja to przesunięcie oznaczeń markerów progu, bo normalnie na fretlesie, jeśli są markery, no bo są wspaniali muzycy, którzy grają na fretlesach bez markerów, no ale to ja chylę czoło i nie zamierzam tego naśladować. Ale na kontrabasie grałeś. Na kontrabasie jest to wszystko dużo prostsze, ponieważ jest krótszy odcinek bez markerów, bo tylko do pudła rezonansowego. I jest pewien system oparć na kontrabasie. Plus oktawa to jest wychylenie, idealne oparcie się na pudle i wychylenie ręki to jest oktawa dokładnie. Natomiast tu masz taki odcinek i to już jest, wiesz, no to już jest co innego. A powiedz mi, co to jest to półprogu na samym początku gryfu? O co chodzi? A to taki mój patencik właśnie. Na moją prośbę Jacek przesunął całą menzurę, przesunął o pół pierwszego progu w prawo. Po to, żeby nie grać na progu, tak jak to się na fretlesach gra, jeśli mają markery. Czyli grają ludzie na dźwięk G, to jest tutaj. Tylko żeby grać tak jak na normalnej basówce między programami, między kreskami. Wtedy gram sobie dokładnie tak, jakbym grał na gitarze progowej, jeśli chodzi o sferę wizualną i podpatrywania. Sprytne, to bardzo ułatwia granie, nie? Ułatwia strojenie, tak. Oczywiście mi, bo jeśli pożyczam basówkę koledze, to już gorzej, bo są przyzwyczajeni do innych oznaczeń i lekki problem. Czyli ktoś, kto gra cały czas na fretlesie, może się z tym nie odnaleźć. Możesz, ale jak grasz na basie progowym, to coś takiego to jest prosta sprawa. Dokładnie. Nie? Teoretycznie. Też inaczej się atakuje dźwięk na fretlesie. Ale brzmienie tego basu jest przepiękne. Od razu mi się kojarzy z Tears in Heaven Ricka Claptona. Tam bardzo lubię te wibrata i te takie głębokie brzmienie basu i ten Nexus mi właśnie to przypomina. Zgadza się. Lubisz Tears in Heaven? Lubię. Umiesz? Nawet specjalnie dla ciebie nauczyłem się tego grać. Co ty powiesz? No. Poka. Dobra. Lubisz grać na fretlesie? Lubię. Lubisz? Jak bierzesz taką gitarę do ręki, to zwalniasz tempo nagle? Sam w sobie? Wiesz, o czym mówię? No, z racji tego, że cały czas ja wewnętrznie jestem nakręcony, to muszę o tym pomyśleć. Że teraz, chłopie, stop, teraz inaczej musisz artykułować, wręcz myśl do tyłu, spowolnij, lepiej zagrać to wolniej niż przyspieszać, tak? Mam takie wrażenie właśnie, że fretlesy mają coś takiego w sobie, że bez względu na to, co zagrasz, to musisz się uspokoić tak. I zastanowić się, jak chcesz zagrać. Super. To teraz coś z perkusją? O, zobaczymy, jak fretles łączy się z bębnami. Okej. Okay.
Pięknie, brzmi bardzo głęboko. Teraz proponuję zielony. Kolor Oki. Nadziei. No, to tutaj wjechał ciężki kaliber, coś mi się wydaje. Tak, sensu stricte i w przenośni. Mhm. Warwick, dlaczego Warwick? A to jest historia też taka dosyć wesoła. Grałem kiedyś na instrumentach firmy GMR. Mhm. I tam wytwórca tych romek koc, tych instrumentów, wiązał się z Warwickiem. I tak jakoś poszło w tą stronę, że stałem się endorserem Warwicka, będąc endorserem GMR-a. Aha. On ten instrument mi sprowadził. Ja nie wiedziałem tak naprawdę, co to jest. No, zależało mi na tym, żeby był szeroki rozstaw. Żeby, mhm. Tu jest prawie 2 cm między strunami. Po to, żeby techniki slapowe nagrać na basie sześciostrunowym, bo będąc młodym człowiekiem, myślałem, że to będzie taki mój konik. Mhm. Takie granie może zaprezentuję. Takie na zasadzie slapy, tylko z akordami. Mhm. Oczywiście szybciutko się z tego wyleczyłem. Gitara została, okazała się być niesamowitym egzemplarzem, ponieważ jest to instrument, już ja nie wspomnę o cenie, bo ja nie byłem świadomy, no byłem endorserem, przysłali, wziąłem, dziękuję, do widzenia. Dopiero jakieś dobre kilka lat później zacząłem się interesować, obejrzałem oferty i po prostu za głowę się złapałem, cóż to za instrument. Przede wszystkim jest to kultowy instrument wśród muzyków metalowych i hard rockowych. Ale wiesz co, ja pamiętam, jak spotkałem się z Dougiem Wimbishem, to jest basista Living Color. On gra tylko na tym i on powiedział, że on innych basów nie uznaje. Warwick coś w tym jest. Warwick. Coś w tym jest. Są niesamowicie dokładnie zrobione, stroją idealnie. No, Niemcy. Mhm. Plus elektronika Seymour Duncan. Dla mnie no rewelacja. Instrument do telewizji idealny, ponieważ brzmiący idealnie równo, idealnie klarownie, wszędzie, w każdym momencie słychać bas, a nie wybija się. Mhm. Nawet na tych dolnych strunach. Plus zapięcie oktawera daje piękny. I pięknie w miksie telewizyjnym wychodzi ten bas. A na scenie? Używasz tego basu, czy bardziej do telewizji? Na scenie rzadziej, aczkolwiek też używam. Tylko bardziej wtedy, kiedy jest jakiś koncert, gdzie mogę usiąść. Aha. To już takie proza życia. Jest po prostu ciężki. Jest... Ta szósta struna waży. No tak, szósta struna. Zazwyczaj ją zdejmuję. To dzisiaj specjalnie dla was ją założyłem, żeby wyglądał bardziej profesjonalnie. Lubisz do niej wracać? Lubisz na niej grać? Czy traktujesz ją jako ciekawostkę? Lubię na niej grać, bo naprawdę ciężko się na niej gra i po takim dniu na planie, kiedy gramy 6 godzin, to czuję w rękach tą menzurę przede wszystkim, ale daję od siebie bardzo dużo w zamian. Także ja wiem, że to w miksie w telewizji, ja nie muszę chodzić do nikogo słuchać miksów. Wiem, że ten miks będzie dobry, że ona wyjdzie i to jeszcze z oktawerem, to rzeczywiście to robi, no to robi, robi robotę. Jest kawał dźwięku. Tutaj nic nie było zmieniane, to jest po prostu egzemplarz Warwickowy. Nic, znaczy, przepraszam, potencjometr mi mój ukochany Jacek Kobylski zmieniał, bo po prostu się rozpadł. Ale wszystko jest dokładnie preamp, Seymour Duncan, pick-upy 2. W przeciwieństwie do tych modeli, gdzie robią z Mekiem, ja akurat jestem zwolennikiem Seymour Duncan. A tak to wszystko, tak jak było, tak jest. Żadnych remontów, nic. Po prostu gitara niezniszczalna. Ładnie wygląda i ładnie gra. Ten dźwięk jest taki naprawdę, tak jak powiedziałeś, hard rockowy. Tak, mocny. To jest... Jednocześnie taki właśnie twardy, taki no... I dlatego jakby rozumiem, dlaczego muzycy grający takie gatunki ciężkie sięgają po ten instrument. Mhm. No to dobra, zaprezentujmy możliwości. Może zaprezentuję właśnie takie granie kostką, bo to właśnie chodzi też o kostkę, jak ona brzmi z kostką. Coś w tym stylu. A weź z oktawerem jeszcze zagrać. A spróbujmy.
kawał instrumentu panu powiem. Tym mocnym akcentem kończymy tę część rozmowy z Filipem Sojką. Na kolejną zapraszamy za tydzień, a za tydzień jeszcze jedno tacuszko, jedna gitara, która wymaga specjalnej uwagi. Będziemy mieć jeszcze coś dla was ekstra. Do miłego. Bye, bye. Dzień dobry, witamy w kolejnej części Guitar Stories, kolejnej naszej części rozmowy z Filipem Sojką. Tym razem, Filip, pogadamy o tym, czym czarujesz pod nogą i czy faktycznie to są czary. Pod nogą widzę, że masz niewiele, ale rozumiem, że to są efekty, bez których nie możesz się obejść, przynajmniej jeżeli chodzi o tę gitarę, którą masz w tej chwili na sobie. Co to jest i dlaczego z tego korzystasz? Przedwzmacniacz Sadowski, taka klasyka, no też eksplozja tego efektu nastąpiła w latach 90., wtedy, kiedy Sadowski też zaczął gitary swoje basowe produkować. Wcześniej produkował preampy dla Fendera. I to jest taka kopia tych najlepszych preampów. Podbijam fretlessa, podbijam wszystkie częstotliwości i moc sygnału, ponieważ nim tutaj nic nie ma, to są tylko przystawki i potencjometr nie ma żadnego wzmocnienia, więc to mi się świetnie sprawdza na scenie. Natomiast oktawer, no to tak już, żeby dopalić. No, ta oktawka w dół, przy mądrym stosowaniu na konkretnych wysokościach dźwięków, robi bardzo dobrze. No, nie można za nisko zejść, ponieważ wtedy staje się, zniekształcenia są zbyt duże. Ale kiedy się tego pilnuje, to jest to dobre rozwiązanie. Bardzo fajnie podbija. Rozumiem, że ty jesteś z tej grupy muzyków, dla których dźwięk wychodzi z ręki. Przede wszystkim jest artykulacja, dobra gitara, kabel wzmacniacz. To, co masz pod nogą, to jest takie czarowanie. Nie do końca masz przekonanie do tego, tak? Znaczy, absolutnie nie krytykuję kolegów, którzy mają szerokie podłogi i potrafią z tego korzystać. To jest bardzo fajne. Natomiast mi się jakoś to życie basowe tak ułożyło, że nie potrzebowałem tego na swojej drodze. Jakby to mnie nie kręciły te wszystkie wynalazki, więc to, co jest potrzebne. No, oktawer jest fajny, no bo daje, wzbogaca. Przy dobrej artykulacji on potrafi stworzyć takie jeszcze tempo utworu, a za preamp po prostu podnosi wszystkie częstotliwości, więc to jest niezbędne, więcej nie potrzebuję i z tym jestem szczęśliwy. Pokażmy różnicę w takim razie, jak brzmi Nexus bez Sadowskiego i z Sadowskim. Proszę bardzo. To jeszcze sygnał, też niezły. Mhm. Teraz zapinamy preamp. Zdecydowanie duża wszystkie różnica, częstotliwości, tak. Się troszeczkę tu z górą może przedobrzyłem. Stał się taki troszeczkę za bardzo ten, ale... Ale okrąg. No i teraz dopalimy jeszcze do tego oktawer. A tu z kolei widzisz, potrzeba górki, bo ona gdzieś ucieka. Tak, zdecydowanie przy odpaleniu oktawera góry trzeba dać więcej, żeby artykulacja była lepsza. Zniekształcenia. To już jest bez sensu. Także trzeba wykorzystywać go tak mądrze. Jak zwykle ostatnim członkiem jury jest własne ucho. Mhm. Dobrze, to zostawmy teraz efekty na boku i sprawdźmy to, co masz za sobą, bo grasz na polskiej produkcji, na gitarze i również na polskim wzmacniaczu i polskich paczkach, które przyznaję są mi bliskie. Taurus. Ciekawa firma. Jak ty to widzisz i jak ty się odnajdujesz w tym, mając duże spektrum? Ja uważam, że ten wzmacniacz i te głośniki niczym nie ustępują jakimś topowym wzmacniaczom rockowym znanych firm. Nie ma różnicy dla mnie. Chciałbym dużo częściej grać na tym wzmacniaczu i na tym zestawie. Niestety wiadomo, jaka jest sytuacja. Plus to, że sceny teraz najczęściej są zaopatrzone w system douszny i rzadko go używam, a żałuję, bo jestem z tego pokolenia, gdzie wzmacniacze były na scenie i to była cała frajda tego furczenia, tego dźwięku szerokiego, szerokie pasmo. A teraz jesteśmy w tych słuchaweczkach odcięci od siebie, samotni na scenie.
i brakuje mi tego mojego Taurusa. Powiedz mi, to jest 15, tak? Dół jest 15 i 4 dziesiątki na górze. Zgadza się. Jak to się odnajduje w studio? W studio, jeśli używałem, to używałem tylko głośnika górnego, 4 dziesiątek. No znakomicie, to po prostu jest, wiesz, no, przestrzeń, power i duże możliwości takie okrajania częstotliwości różnych, czyli w momencie, jeśli jest jakiś aranż, gdzie trzeba uniknąć jakiejś częstotliwości, no to na korektorze można to w bardzo prosty sposób zrobić. A jak jest w przypadku tego wzmacniacza? Dużo kręcisz gałami w Taurusie, czy niekoniecznie? Nie, mam jakieś takie swoje ustawienia i to zazwyczaj mi się sprawdza. Pamiętam, że kiedyś miałem wzmacniacz innej firmy, grałem na nim przez 2 lata i ani razu nie dotknąłem korekcji niskich, wysokich i średnich tonów, bo pasowała mi ta barwa. Podobną sytuację odnajduję też w tym wzmacniaczu, bo też jestem szczęśliwym posiadaczem właśnie tego modelu i też złapałem się na tym, że nie do końca mi jest potrzebne grzebanie w barwie. Oczywiście można kombinować, ale moim zdaniem ustawienie na zero jest optymalne i wszystko działa pięknie. Naprawdę uważam, że panowie wykonali kawał dobrej roboty, także pozdrawiamy serdecznie panów z Taurusa i bardzo się cieszę, że jestem w rodzinie Taurusa i jestem endorserem tej firmy też. Super, super. Gratulujemy produktów, czekamy na kolejne. A propos kolejnych produktów, mamy jeszcze gitarę akustyczną do zaprezentowania. Tak. Sprawdźmy zatem. No to jeszcze jedna perełka przed nami, to jest ta gitara, o której mówiłeś, że stoi zawsze w domu, w pokoju i możesz po nią sięgnąć i na niej pograć, tak? Tak, to jest dokładnie to. To śmieszna historia. Kolejna śmieszna historia. Potrzebowałem takiego instrumentu na imprezę, na jakiś plenerek, gdzie kontrabas jest za duży albo za mały budżet na kontrabas. Tak, żeby po prostu wziąć na plecy, pojechać pociągiem na joba. Mhm. No i Artur Afek zaproponował mi właśnie tą chińską firmę, która robi dla Tomana takie instrumenty klasy dla studentów. Mhm. I kupiłem taki instrument za bardzo tanie pieniądze. I ku zdziwieniu, mojemu zaskoczeniu, stwierdziłem, że stroi, że dobrze równo brzmi, w sensie spudła, bo elektronika dramat. Ale spudła ładnie brzmi, stroi. No i skontaktowałem się z moim ulubionym lutnikiem, czyli Jackiem Kobylskim, czy nie dałoby radę coś z tym zrobić. On jako pasjonat stwierdził, że oczywiście, że on mi ją jeszcze bardziej wygładzi. Założył EMG przystawkę, wytłumił ją dodatkowo, założył mi cały układ wzmacniający i oto stała się taka po prostu kolejna moja gitara, która mi dużo radości przysparza, ponieważ jest dosyć wygodna, jest w przeciwieństwie do moich innych basówek, jest wąski rozstaw, więc ja po prostu sobie mogę na niej pograć tak niezobowiązująco i też wprawki mogę sobie po prostu pograć na niej, które mi się potem przydają. Wykorzystywałeś ją gdzieś w nagraniach, gdzieś na scenie, czy bardziej to jest domowa historia i taka sentymentalna? Wykorzystywałem ją w tej mojej serii Profan. Aha. Tam zagrałem chyba na niej Spain, Chica Corea i Bacha, suite chyba, tak. Także jest, jak ktoś ma ochotę posłuchać, jak brzmi, to zapraszam na mój profil. Super, a pokaż teraz, jak to brzmi. Zagram taką trochę smutną melodię, akurat przygotowuję ten utwór, więc jest dobra okazja, żeby to zaprezentować. Mam wrażenie, że gdzieś to słyszałem. Wiesz, co to jest? Polskie drogi, mam wrażenie. Dokładnie. Może temat byś zagrał? Dobra. Pomuzykujemy? Dobra. Na której? Wydaje mi się, że zielona albo żółta byłaby najlepsze. Zielona. No. Nadzieja. Dobra, biorę. Zapraszam. Thank you.
Miło się z tobą muzykowało. Dziękuję nawzajem. Filip, bardzo dziękuję, że wpadłeś do nas. To była duża przyjemność ciebie gościć. Trzymam kciuki, dbaj o siebie, zdrowia i przebieraj w ofertach. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Uwielbiam ludzi z pasją, bo sam taki jestem, więc też wam życzę powodzenia i oby wszystko pięknie za... Wszystkiego dobrego. Jeszcze nawzajem. Raz wielkie dzięki. Filip Sojka był z nami. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, ćwiczcie i my słyszymy się i widzimy za tydzień. Do miłego. Bye, bye. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania przypominam wam, że warto subskrybować nasz kanał. Jeżeli macie ochotę, to także czekamy na wasze wsparcie. Tutaj link do Patronite. Przemyślcie sprawę. Liczymy na wsparcie, liczymy na waszą pomoc. A teraz zostawiam was w objęciach Filipa i jego muzyki i wprawek flamenco. Trzymajcie się. Bye, bye.